Siema, siema wam. Rozrewolwerowany rewolwerowiec rozrewolwerował rozrewolwerowanego rewolwerowca. Ehm, witam wszystkich, tak no powiem trochę co tam było u mnie i tak dalej tylko poczekajcie, bo kosz mam na pulpicie wypełniony, co próżnie szybko. Jeden plik tylko? A czemu taki wypchany ten kosz? Jeden plik a wypieprzony kosz po same brzegi. Popieprzony, ile to waży? Dobra, opróżnij to. Co ja tu w dupę mam? Jakiś syf mi tu wypieprzył, widzisz? Nie wiem czy powinienem o tym mówić. Jakbym na to nie zwrócił uwagi, to wy byście nie zauważyli, a teraz tak będę musiał streamować, żebyście nie widzieli jakim ja jestem teraz oblechem. Ja pierdziele, po co ja o tym powiedziałem. No nic, będę tak streamował jak jakiś profesor Ksawier co czyta w myślach widzów. Yy, no i byłem na wyjeździe takim, to w sensie, no na wakacjach byłem wcześniej nad morzem, teraz sobie w góry pojechałem, bo o mnie stać mordo, także zamknij japę, co chciałem powiedzieć. Fajnie było, pochodziłem sobie po górkach, generalnie to nie był taki zwykły wyjazd, bo pojechaliśmy z łodzi w góry. Polskie. No ale wróciliśmy naokoło przez Słowację, Austrię, Czechy i do Łodzi znowu. Także taki wyjazdzik na szybkości. Yy, w sensie, ciekawiło mnie wiesz co, to że jak wypieprzyłem sobie w góry tako z przedbiórka, co nic nie robię praktycznie, tylko siedzę przed biurkiem, to jakoś dałem radę tam przechodzić sporo kilometrów, no bardzo dużo w sumie, a nie sporo, no. Także jednak jestem kozakiem, tylko <gryzykowo> po prostu nie wiedziałem o tym. Tylko się dowiedziałem kilku rzeczy gównianych w tych górach. Naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o zakopane. Nie lubię już tego miasta. Jeżeli jakiś widz jest z zakopanego, to no co mam ci powiedzieć, gościu, wypiję przejść z tego streama, bo nie chcę cię już jako widza, rozumiesz? <gryzyk> nie, zostań, szartowałem. Ale nie podoba mi się to miasto. W znaczy, sensie góry mi się podobają i tak dalej, ale jak musisz zejść z tych gór do tego miasta, zakopane. Boże, rozumiesz, w tym mieście nie ma parkomatów nawet. Są, jest jakiś typ, typ sobie chodzi, przy każdym, przy każdym krawężniku jest jakiś typ, który bierze pieniądze od ciebie, że możesz zaparkować. I on się nie, ja na początku tak myślę, o, ale fajnie, mają ochroniarzy, nie? Jest ochrona parkingu, ja sobie myślę, a tam on potem patrzy, a tam jest napisane Obsługa parkingu, on ma na tej kamizelce Ja pierdziele, no co to ma być w ogóle? To Zakopane to jest taki dusi, nawet nie, nie dusi grosz To jest taki Zakopane, mógłbym jakbym malował Zakopane Taki pejzaż miasta, to bym narysował takiego Żyda, co liczy pieniądze Ale nie będę obrażał nawet. <laughs> Powiem tak, byłem na Gubałówce, weszliśmy jeszcze na Nie pamiętam, co się nazywał Czerwony Wierchy, czy coś takiego Na tej dolinie Kościeliska i tak dalej, nie? I nad Mor Polskim okiem, tam nad czarnym stawem. Dla, dla, dla ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, to mówię. Także dziękuję ci za 11 miesięcy. W naszych sercach 3 miesiące, według Twitcha. Pokcząt. Kurde! Czemu te muchy muszą latać? Jak mnie muchy irytują, rozumiesz to? Zimno się zrobiło na dworzu, otworzysz okręt, się wpieprza, takaś stado do chaty, że jest pane. To nie jest problem z imigrantami, tylko z muchami, co się wpieprzają na chatę, jak się zimno zrobi na dworzu. Że jest rozumiesz? Dobra, przepraszam, to mnie. Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz i mam nadzieję, że wzruszycie się po tym, bo to jest wzruszająca historia. I myślałem, że je ja jadę w czwartek, jechałem w środę o 6 rano. I mówię, kurde, obiecałem moim widzom, że ich nie zostawię, że zmontuję im te filmy. I zamiast spać przed tą podróżą w góry, to całą noc siedziałem, montowałem filmy, a potem w góry pojechałem bez spania. Wpieprzałem się jeszcze na tą całą gubałówkę bez żadnej godziny snu i dopiero już w tym hotelu całym tak się przypieprzyłem, wyróżu, że spałem 12 godzin, ale tak to z sercem na rękach do was wyszedłem. No, także taka historia, że po prostu chciałem pokazać jak Was kocham w ten sposób, bo jeden powie tak, kocham cię, nie? Kocham, ale to jest kłamstwo, bo słowami to możesz se mówić, a ja czynami to pokazałem, że kocham swoich widzów, także no. Wiesień. nie nam no mi było dobrze w górach wiesień, no jak ci się nie podoba wiesień w góry jeździć, to nie jeździ w góry. A nie dajesz te swoje super rady. Weź w ogóle wypieprzaj do jakiegoś lasu się powieś. Ty, ty. A! A co chciałem powiedzieć? No, sypki mi też nie smakują. Mam tyle rzeczy do powiedzenia z tych gór, ale to was zanudzę, naprawdę. Ale powiem wam jedną historię. Byliśmy na szlaku y, tym y, Dolina Kościeliska i potem jest, y, to są te czerwone wierchy, czy tam jakieś tam szatańskie, czy lujwie, co, jak to się nazywało? I tam była taka chata, jedyna chata, w której da się coś zjeść i są też Noclegi, jedyna chata w okolicy, powiedzmy w okolicy, nie wiem, 6 km, jedyna chata, rozumiesz, jedyna chata, biliśmy tam, żeby zjeść coś, oscypki sobie wzięliśmy, bo jesteśmy w górach, chyba 11 zł to kosztowało, smażony oscypek z żurawiną. rozumiesz, jak są te takie duże oscypki, zadychę, coś takiego. To gościu tam w tej chacie góralskiej, tego jednego takiego oscypka, co jest za 10 zł, on go kroi tak po trzy plasterki na talerz, gdzie, gdzie masz wychodzić ci pięć porcji z takiego oscypka i wychodzi 50 zł za oscypka, rozumiesz? A jest to jeszcze, jest gówniane jedzenie i to nie wiem, Boże, kto się tym naje, rozumiesz? Wypieprzesz w góry, gdzie musisz mieć energię, a gościu ci z... Żydzi oscypka, na talerz ci trzy plasterki oscypka daje, gdzie może tam, a Boże, jak ja młokcia łokcia wypieprzył w potylicę, przysięgam. Oni chyba nie dbają o ludzi, rozumiesz? No stracisz potem przytomność, powiedzą Synu, czemu nic nie jadłeś w górach? Mordo, ty widziałeś? Krojem osypka na plasterki, bo im, Żydzom, tak szmaciarze. A luj, nie będę tym gadał o tych górach. Bo się bierze jedzenie swoje na szlak. A jedzenie w takich chatach, schroniskach jest drogie, bo nie jest łatwo takie żarcie tam dostarczyć. No też masz rację, oczywiście. Tylko zauważ, to była Dolina Kościeliska. Czy tam Kościelisko? Ktoś wie, co to jest, tak? Tam można autem dojechać po zwykłej drodze. <grych> Więc to jest gówno. Ja rozumiem, jak masz tam doli, jakieś tam, na jakimś tam. Orlą Perci, czy jak to się nazywa, gdzie masz szlak taki, że jeden dzień cały idziesz i masz schronisko. I tam może być 50 zł za dwa ziemniaki, tak, bo jest ciężko dostarczać. Helikopterem dostarczają, ale luj! No tu masz godzinę drogi na pieszo. Ja jeszcze, a nie, no nie wiem, czy ja wam to opowiadać wam, ale była taka sytuacja. <laughs> nie wiem, czy, wy... czy to jest może normalne. Może to jest normalne, idziemy sobie, bo tam we trójkę byliśmy, do chaty takiej, restauracji, no normalna, nie, no i siadamy i patrzę w kartę, nie, drogo oczywiście, bo to zakopane, ale mówię, kurde, dobra, wezmę sobie jakiś ten, jest schabowy z, kurde, on był schabowy z serem, taki, że masz schabowy na tym ser i coś tam jeszcze, nie, tak generalnie dobre to było, z pomidorami jakimiś, nie wiem, i mówię tak, o, Chabo, schabowy taki o, to mówię sobie, no to pewnie wiesz, schabowy tutaj ziemniaczki ci dadzą surówkę konkretnie patrzę, 30 zł to kosztuje. Ja mówię, dobra, luj, 30 zł, no ale to jest zakopane, no to wiesz. Przemęczę się, przemęczę, zamawiam to gówno, nie? Zamawiam tego schabowego. I gość mi przynosi samego schabowego na talerzu, rozumiesz? No ja nie wiem o co chodzi. To mam, nie wiem, masz... I W restauracjach są dania i masz napisane, że schabowy, no to wiadomo, że z ziemniakami jest. Są... Gościu mi samego schabowego na talerzu przyniósł. takim wielkim talerzu na środku leżał kotlet. <grym>, za trzy dychy. Ja pierdzielę w dupę. <grym>, co to było? Jezu, już nigdy tam nie pójdę, przysięgam. Nie wiem, w Warszawie, w Łodzi i tak dalej. Masz, powiedzmy, obiad za dwie dychy. No, za 25, tam zależy, gdzie chcesz zjeść, tak? Nie wiem, piszą ci, że jest kotlet. Zawsze dają pyry i tak dalej. No wiesz, no, zwykły obiad. A rozumiem, że w zakopanym, gdzie musisz mieć siły, bo są góry. Osobno zamawiasz kotlet, osobno na talerzu osobnym zamawiasz ziemniaki. I nie jeszcze pieprzonym garze ci chyba kapuchę, co ci chłop wyskakał ją gołymi stopami. Górol ci sypnie trochę, nie? Za 70 zł. No nie wiem, podypane są te ceny, przysięgam. Nie rozumiem. Ale no, to są moje wrażenia z gór. Sara, pójdziemy grać w liga. IRL, ale zmienię na IRL na razie. Ty jak jest IRL po angielsku? A nie, IRL to jest po angielsku. Jakie? Ty co jest? Nie masz jakiegoś takiego jak IRL? Ej, nie masz jakiegoś takiego już? Talk show and podcast to jest IRL? Jezus, usunęli IRL! Boże! Boże! Znicz. Usunęli IRL. Boże, co się stało w tym internecie i Twitchu? Czemu? Musiałem się aż napić, żeby zrozumieć o co chodzi. Najbardziej znana rzecz, robiło więcej niż Counter Strike Global Offensive godzin na Twitchu, ale usunęli. Jak można usunąć coś takiego? Boże, już to jest smutne w To jest tak smutna wiadomość dla mnie. Nie wiedziałem o tym, przespałem to w górach. Tookshoot Podcast, to się teraz nazywa? Spopierwszone w ogóle. Jaki skrót na to jest? TSP? TSP w ogóle? TSP? Co to znaczy TSP? Chłyżeczka? Ja pierdolę! Jaka w dupę łyżeczka? Jaka łyżeczka! JRL zawsze była, nie jakaś łyżka w dupę! Co ja jestem, kleszcz? Znalazłem sektę? No, jechowych może w mieście i to ilu? Że nie było trudno chyba co. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Skąd dowiedziałem się o koncie? O koncie dowiedziałem się przez was. To wy zaczęliście pisać do mnie. Ty, ale jeżeli to jest to konto z tego, to chociaż modni są. Chociaż nie wiem, czy to już modne nie jest. Bardzo dobry element graficzny. Nawet w sumie ciężko mi to obrać w słowa. <laughs> ciężko mu to aż obrać w słowa. Ja tak się zachwycił. <laughs> Musisz salgować? Nie. Się tam ciężko mi to ubrać w słowa, naprawdę, ktoś, postaram się najlepiej jak mogę ubrać to w słowa, ale, co mam wam powiedzieć, no, nie no, powiem. Ktoś wstawia zdjęcia na Instagrama. Boże. Rozumiesz, ciężko, ciężko mi było wpa... Jak to zdanie stworzyć, ale wpadłem na to, jak to najlepiej oddać. Ktoś wstawia zdjęcia na Instagrama, rozumiesz. Ja pier... O Jezu, drzewko. O kurde, to drzewko, ja. Może, może nie zauważyliście od razu, powiem, powiem, nie będę. A tu nie ma kolorów. Tu nie ma kolor czarno białe to jest czarno białe Gdy wejdziemy na tajemniczy profil sekty na instagramie, dojrzymy w biogramie trzy słowa po łacińsku. No naprawdę. To ja jutro, jak wstawię film na YouTube'a, to hashtag napiszę Metaphysic, Mystic, Transgender, czy co tam jest napisane. I liczę, że Palasite zrobi o mnie film, a jak nie, to luj. To właśnie trzy słowa, które znajdują się w biogramie. Jeżeli potraficie je wytłumaczyć. Ale jak to wytłumaczyć? No goście sobie taki hashtag dał do opisu, rozumiesz? Jak masz jakiegoś przypieprzanego, pryszczatego dzieciaka z podstawówki czy gimnazjum, który robi inst Instagrama, a potem hashtag prettyboy pisze, albo hashtag handsome, to to nie znaczy, że on jest taki. Tylko jest taki hashtag, po prostu. Bo sobie tak napisał. <gryw> rozumiesz to? Chociaż nie, dla mnie on ma piękną duszę i jest piękny. Jeżeli to mój widz oczywiście. Niedługo 30 tysięcy followów. No właśnie, jaki specjal robimy? chat, macie jakiś plan, bo ja nie mam. 300 subów na 30. 30k. Co nie mam tyle wyświetleń na specjalach 30k? O co tu chodzi? Fajnie. Nie podejmę się tego sam. Moimi rywalami będą: Stawek znany jako STW, Kosmala w skrócie, Kosmi. Koza aka Koza Esport. A O kurde, w dupę 2016 można wybaczyć te rzeczy, co? Sparamaczka. Pozna i Gol! Ja pierdzie... Maciek, pewna bramka. Jej, Kapita Śmietana, no byłbyś ciebie naleśnik. No i Maciek! <grym> Fajny nawet to. No i Maciek! No daj w odpowiedni... No i Maciek! No i igry. No i Maciek! <grym> no i Maciek! Z tego mógł tylko film zrobić, fajne było. O kurde, co to jest? Nie wiem właśnie na czym to polega, że ten metal jakoś się nie trzyma. To jest moc. A, rozumiem już, to dzięki ta właśnie takiej mocy Mikołaj jest w stanie dostarczyć prezenty do tylu domów jednego dnia. Kurde. Ale life. Hej, Hejka, dzisiaj krótki filmik. Pozdrawiam. Ja tylko ja że to jest stare Szpaku UFO, ja to widziałem ten kawa kawałek tego jest dziwny na ta nuta Kurwy lubi co lubią księg de drugi, gdyby nie rad, to bym żył jak kurwa ja pierdolę Albo bym! Nie... <laughs> pięknie, pięknie to powiedział Po polsku! Naprawdę przemyślany tekst Lubią księg de drugi, gdyby nie rapt, tobym żył jak kurwa ja pierdolę Albo bym nie żył <laughs> 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 nie pierdolę. WEGA pisał ten ten jest najlepszy elo, dlatego to jest pierwszy na, na czasie. Fame MMA wstawił film dwie godziny temu. Ja pierdziele, chyba musimy obejrzeć czat. <grywka> Co to było? <grywka> Jakby ktoś tak to przerobił, że w pierwsze taką kanapkę z pasztetem i potem to pasztet, wiesz, z tą babcią. Kurde, to był taka piękna przeróbka. Babciu, zrobi kanapkę! NANI? Masz to W WPIERDALAJ! No i masz takie coś, Just Chatting, co to jest? Aha, ja myślałem, że to jakaś gra, w ma Arkwell Just Chatting A to jest, to jest IRL! A, to jest JRL! Ta? No i mamy co oglądać teraz, pa O, mamy okazję, akurat się zaczyna Ty, ale dobrze sobie radzi Lepsze na pewno niż oglądanie mojej mordy owłosionej Ale i te spodenki się tak odsłaniają, że to jest trochę creepy, nie? Prawą rękę pokaż. O co ci chodzi? Miałem mi się odlać czat, ale na razie chyba nie będę wstał. Ten ład... nie rusek ogląda? <noise> Czyli jednak ktoś wpadł na ten pomysł. O Dis, tylko że ruski. Widzisz, go jak dis <noise> Dawajcie do Disa z Rus ruskiego. A nie to nie rusek No nie no zobacz. Siema Dis, ale nie polski. OH MY GOD! This is insane bro! Co się stało? Dostał 10, dostał 10 dolarów rusek. I cieszy. Kurde, mam moje słuchawki. Muszę wejść do tej szproty. Siema, mamy takie same słuchaweczki. Poznamy się. Kurde, ale ma czyste te słuchawki. Ja mam takie ufajdane Dobra, napiszę po, po, po niemiecku iść. Ich habe huren, eh, eh, muzyk like you like du, eh, meet later. hab <gubasz> later po polsku hab okay. Chyba Sorry, Sorry, I am not not with with Don't him. Sorry, I'm just in love with you, and that's because emo emotion I can't express myself. Chyba teraz zrozumiała. Ale mata tu was fajne. Yes, ten big streamer. I can promocja siebie a co tu chodzi? Co narobi? Ty chyba dobrze widzisz. Does RH, viewer der host Co ty napisałeś, Timmy? Jesteś Polakiem? Timmy, ty jesteś Polakiem? O, Timmy przyszedł do nas Hi Timmy, I'm from Ukraine. I have internet from today, and I'm, I don't know how to use this, you know. In Ukraine, I, you know, you know. I just still Uh, energy from Void. I have to be fast. Maybe this is my last uh, meeting with my Lenidla, you know? Help me, please. Be my translator on her chat. <laughs> yeah, yeah, I'm from Ukraine. I'm bad in uh, Deutsche. Deutsche Gabana, you know? My grandfather died in Chernobyl when, you know, boom. Boom, you know? Boom. Hey, Timmy, uh, say... Uh, Go uh, oglądać we. <laughs> when <What? laughs> Sorry, sorry, Timmy. I was, you know, uh, uh, English in my second language. I can speak fast in Ukraine, but in English I can speak slow. Speak, you know. Say her to go watch we. He's <laughs> that Come. Zbite on my stream. Kurę, zaraz się zeszłam, muszę to szybko zrobić, naprawdę. Ja nie mogę wstać przed końcem streama, bo. Po prostu nie mogę wstać, nie? Love have no borders. Ona ma 16 lat? Jezu, zaraz jak góral zniszczy. Hi, hi. Uh, Lenidla, don't worry, don't worry. I am from Ukraine, you know. Wait, wait. I'm sorry, Lenina. I didn't uh, skapnąć się, yes. you watching, you know? I'm sorry, sorry. Uh, yes, yes, I have important wiadomość for you. Okay, listen, listen now, careful. Look, I have same słuchawki. You know? Same. This is nice. <laughs> yeah, that's all, that's all. Uh, ja pierwszy raz za dużo tej pajecerki jak na jeden dzień. O, oh. widzisz? Zrozumiała. Ja. Sorry, I didn't know you have 16 years old, yeah. but wait, wait, be quiet, please. Uh, but in my country, Ukraine, 16 years old is enough. No, <laughs> Dobra, dobrze, pierwsza mnie. Ja pierdzielę Sorry, 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 I'm going I have to wash my feet, you know, because I washing my feet two, two years ago Dobra, chat, ja pierwsza. Dobra, Lui, daj hosta Daj hosta i bo się za bardzo już poniżam tym, co robię Dobra czas, także od razu mówię, be quiet, be quiet. Tak, także no, hostlecie z pierwszą dziękuję za subskrypcję, followy, yy, dotacje, za pisanie na czacie, za bycie miłym człowiekiem generalnie dla mnie. No, uciekam. Już, elo. Powiedz mi skąd on się tutaj wziął? czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strogo swoje zęby, dzień dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, 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 zabija, bez litości wszak, on zabija bo